Cześć wszystkim, jestem Ania Ledwoń z Click Community i chciałam Wam opowiedzieć o czymś tak przyjemnym, czym jest szczęście, a konkretnie o tym, jak uszczęśliwić naszego klienta w social media. Długo zastanawiałam się, jaką podać definicję szczęścia w mediach społecznościowych i pomyślałam sobie, że taką idealną definicję podał Albert Einstein i mimo, że żył w czasach, kiedy Facebooka nie było, ta definicja jest wprost idealna. Jeśli A oznacza szczęście, to A równa się X plus Y plus Z, gdzie X to praca, Y rozrywki, a Z umiejętność trzymania języka za zębami. I myślę właśnie, że to jest taka recepta na sukces, ponieważ jeżeli chcemy utrzymać naszego klienta w szczęściu na Facebooku, na Instagramie, po pierwsze musimy włożyć w to multum pracy. Musimy poznać tą osobę, musimy odpowiednio przygotować nasz content. Po drugie musimy pamiętać o tym, że media społecznościowe to po prostu dobra zabawa, więc musimy jej naszym klientom dostarczyć. No i po trzecie umiejętność trzymania języka za zębami i tutaj bardziej powiedziałabym umiejętność rozmowy z naszymi klientami, z naszymi fanami, ale to umiejętność trzymania języka za zębami także, ponieważ czasem trzeba się w ten język ugryźć, próbując naszym fanom odpowiedzieć. Dlaczego w ogóle warto naszego klienta utrzymywać w szczęściu? Dlatego, że jeden niezadowolony klient w social media równoznaczny jest 12 zadowolonym. Oczywiście wszyscy z nas chcieliby, żeby nasi zadowoleni klienci pisali o tym wszystkim, informowali o tym naszych znajomych. Niestety tak nie jest. Jeżeli klient jest sfrustrowany i niezadowolony naszą postawą, opowie wtedy nie tylko o tym swoim znajomym, ale najchętniej całemu internetowi. Właśnie dlatego musimy utrzymywać naszych klientów w szczęściu. Jak to robić? Po pierwsze, szanować swojego klienta i wzbudzić w nim szacunek. Jak to zrobić? Poprzez transparentność, jakość, szczerość. Powiedz, co u Ciebie słychać. Jeżeli Twoi pracownicy na to pozwolą, pokaż ich twarze na Facebooku. Jeżeli Twoja firma jest firmą usługową, zawsze warto pokazać ją od środka i nie wstydzić się tego, co u nas się dzieje. W końcu przecież nasza firma jest genialna. Warto także po prostu informować o wszystkich pomyłkach, wszystkim tym, co w naszej firmie się dzieje, nawet jeżeli jest złe, ponieważ ja uważam, że z każdej złej sytuacji można wyjść obronną ręką i na przykład lepiej poinformować, że na przykład kolejka w górach nie działa, niż o tym nie informować i zapraszać naszych klientów na cudowny weekend w górach, kiedy po prostu na przykład tą kolejką nie wjadą. Co jeszcze warto robić? Inspirować i edukować. Nasi fani przychodzą na fanpage, na Instagrama, oczekują od nas informacji, inspiracji, edukacji, traktują nas jako ekspertów, przyjaciół bądź partnerów do rozmowy. Jak możemy inspirować? Na przykład do odchudzania, do bycia piękniejszym, mądrzejszym, inspirować poprzez porady, poprzez przepisy i budzenie pozytywnych skojarzeń, chociażby po prostu przepisem na kanapkę z czekoladą. Tak właśnie edukujemy między innymi fanów na fanpage'u apteki, gdzie mówimy o tym, jak być człowiekiem piękniejszym, szczęśliwszym i zadowolonym z życia. Warto także naszym fanom dawać rady, bezpośrednie. Rady dotyczące, nie wiem, ubioru, wyglądu, wysławiania się. To mogą być też rady zawarte w komunikatach bezpośrednio sprzedażowych, bo nawet przedstawiając produkty dostępne w naszych sklepach, możemy zrobić z tego content inspirujący naszych fanów, pokazujący stylizację, pokazujący to, jak można po prostu wyglądać na co dzień. Co jeszcze warto robić? Rozpieszczać treściami i dopieszczać swoje materiały. Wychodzę z założenia, że jeżeli mamy znajomych na Facebooku, to chcemy wiedzieć, co się u nich dzieje. Jeżeli widzimy ich wpisy, wiemy, że są żywi i wszystko u nich w porządku. Tak samo jest z marką. Dlatego warto często publikować gdzieś ten content na Facebooku, dawać znać, że u nas w firmie jest wszystko w porządku. Po drugie, dopieszczać swoje materiały. Dlaczego? Z szacunku do klienta. Ponieważ jeżeli przygotujemy nasz wpis przez grafika, jeżeli będzie on dopieszczony brandingowo, nasz fan wie, że poświęciliśmy na to czas i daliśmy mu przez to szacunek. Jeżeli ten post będzie zrobiony w pęcie, no to niestety widać, że nie przyłożyliśmy się do kontaktu z naszym klientem. Warto także dawać pewnego rodzaju ekskluzywne materiały. Jeżeli prowadzimy fanpage kolejki w górach, warto mówić nie tylko o tej kolejce, ale na przykład pokazywać ekskluzywne treści, takie jak zdjęcia z kamerki i bezpośredni przekaz z gór na żywo. Po trzecie, warto też być sobą, być stałym i być ekspertem. Jeżeli jesteśmy ekspertem w jakiejś dziedzinie, nie możemy się bać tego pokazywać. Piszmy artykuły, publikujmy to na naszym fanpage'u. Jeżeli komunikujemy się w sposób kumpelski, piszmy tak cały czas. Jeżeli piszemy do naszych klientów na fanpage'u po imieniu, zawsze róbmy to po imieniu. Nie różnicujmy naszych fanów w zależności od wieku, tak?
Co jeszcze warto robić? Słuchać swoich fanów i poznawać ich. Każdy z was chce być kochany, chce być mądrzejszy, ma zły dzień, chce być zdrowszy albo bezpieczniejszy. Jak to zrobić, jeżeli tych swoich fanów nie znamy? Po pierwsze musimy ich pytać, tak? Po prostu i bezpośrednio zapytać, co u nich słychać, co lubią, ale także wyciągać wnioski ze statystyki, z analiz, na przykład takich, które daje Newspoint bądź Napoleoncard. Jeżeli poznamy swoich fanów, będziemy też wiedzieć, jak się z nimi komunikować. Możemy być kumplem, możemy być seksowną dziewczyną, możemy być eksperckim tatą, tak? Możemy wybrać ten ton komunikacji i kiedy wybierzemy ten ton, tak właśnie komunikować się z naszymi fanami. Kolejna ważna rzecz to dyskusja. Jestem zwolennikiem nieodpowiadania na wszystkie komentarze. Powinniśmy być moderatorem dyskusji, a nie aktywnym uczestnikiem. Ale jak najbardziej musimy inspirować naszych fanów, musimy zadawać im pytania i musimy dawać powody do rozmów, tak? Angażować w ich tą rozmowę. Wtedy to przyniesie korzyści nie tylko im, ale i nam, ponieważ ich poznamy. Kolejna, według mnie, dobra rada to angażowanie swoich pracowników i spisanie nawet dla nich swoistego dekalogu, poradniku bądź instrukcji posługiwania się fanpage'em naszej firmy. Dlaczego? Ponieważ sama jako klientka Pierogarni spotkałam się z tym, że dając negatywną opinię na fanpage'u Pierogarni, zalała mnie fala hejtu pracowników tej Pierogarni, tak? Po prostu wyrzuci tony komentarzy w moją stronę, jak ja mogłam tak brzydko zhejtować ich firmę za to, że te pierogi były złe. No były złe, tak? Więc jeżeli ta firma wykształciłaby swoich pracowników z obsługi Facebooka, wtedy zupełnie inaczej by się to potoczyło. Warto powiedzieć swoim pracownikom, co robić, czego nie robić. Warto poprosić ich o na przykład wystawienie oceny naszemu fanpage'owi, tak? Ponieważ im wyższą ocenę ma nasz fanpage, tym jest postrzegana, każdy z nas przecież chciałby mieć 5 gwiazdek. Bardzo też naszych fanów doceniać i nagradzać. Według mnie każdy konkurs jest jak taka impreza, na którą zapraszamy naszych przyjaciół, czyli naszych fanów. Jestem zwolennikiem konkursów, ponieważ wtedy fani mogą aktywnie uczestniczyć w życiu naszej marki, w życiu naszego fanpage'a. Jestem także zwolennikiem nagradzania fanów po prostu za to, że z nami są. Z takich narzędzi właśnie jak Napoleoncard możemy wyciągnąć listę najbardziej aktywnych fanów. Nagródźmy ich od czasu do czasu po prostu zwykłym upominkiem. Natomiast nie jestem zwolennikiem wyciągania kontentu od użytkowników Facebooka bez podziękowania i bez nagradzania. Na co na przykład pozwolił sobie kiedyś Canon Polska, zamieszczając tak piękne zdjęcie na swoim profilu. Dostali komentarz bodajże, czy Canon zamierza jakoś nagrodzić autora tego zdjęcia. No niestety marka odpisała, że nie zamierza w żaden sposób i nie nagradzają swoich fanów za tego typu content. No według mnie to jest ogromny błąd i marka mogła to super przerobić w sukces. Kolejna ważna rzecz to strategia. Warto zdefiniować sobie procesy i pytania, czyli gdzieś, nie wiem, zapisać listę pytań, które najczęściej padają na fanpage'u, żeby przygotować na nie gotowe odpowiedzi. Warto też przygotować się na kryzys, w jaki sposób, chociażby mając gdzieś w głowie możliwości rekompensaty, tak? Nieraz okazuje się, że jednym wyjściem z kryzysu jest nagrodzenie naszego fana albo danie mu jakiegoś gratisu. Warto gdzieś tam mieć przygotowaną taką opcję. No i tutaj, o czym też mówił Grzegorz, warto stworzyć scenariusze odpowiedzi, więc może nie będę do tego nawiązywać. Ważna też rzecz to sprawna komunikacja pomiędzy firmą a agencją. Wiele firm nie obsługuje swoich fanpage'y samemu, a powierza to agencji reklamowej. I wiele firm myśli, że na tym już temat się skończył i agencja sama pociągnie temat. No niekoniecznie, ponieważ pracowników agencji także uważam, trzeba wykształcić samego produktu klienta i być z nim w ścisłym kontakcie, ponieważ zawsze to jednak sama firma wie najlepiej o tym, co się u nich dzieje i o tym, jakich ma klientów. Kolejna ważna rzecz to monitoring. O tym może też więcej mówić, dużo mówić nie będę, ponieważ Robert na początku bardzo dobrze rozwinął temat, ale właśnie powinniśmy być tam, gdzie nasi klienci, gdzie problemy i badać to, w jaki sposób piszą, kto pisze, gdzie pisze, na jakich domenach najczęściej. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, to, że jest to bardzo ważna rzecz, zauważył sam Facebook i 50 milionów klientów wykorzystuje Facebooka do kontaktu z klientami. Użytkownicy zostawiają na profilach ponad 2,5 miliarda komentarzy miesięcznie, a 85% użytkowników Facebooka jest połączonych przynajmniej jedną stroną z sektoru małych i średnich firm. Daje nam to ogromne pole do popisu i uważam, że powinniśmy z tego na co dzień korzystać.
Warto też dodać, że prawie 80% użytkowników oczekuje odpowiedzi na każdy post na Facebooku. Niektórzy lubią, gdy matka odpowiada humorystycznie, a niektórzy wręcz tego nie lubią. 24% użytkowników Facebooka oczekuje odpowiedzi w ciągu godziny, a na przykład 93% chce wiedzieć, ile poczeka na obsługę. To są dane statystyczne, natomiast warto też po prostu poznać swoich fanów, dzięki też wcześniej wymienionym narzędziom, jak na przykład Napoleon czy Newspoint, poznać ich i zobaczyć, jak to u nich wygląda. Tak? Może się okazać, że u nas użytkownicy oczekują odpowiedzi już po minucie, a niektórzy mogą poczekać kilka godzin. I jeszcze o czasie reakcji. Zawsze wychodzę z założenia, że nieważny jest czas reakcji, ważny jest czas załatwienia sprawy. Ludzie nie po to piszą do nas na Facebooku, żebyśmy przekierowali ich z powrotem na maila, COK bądź numer na obsługę klienta, tak? Z reguły ludzie piszą na Facebooka, ponieważ już gdzieś wcześniej z tymi kanałami komunikacji, jakim jest telefon bądź mail, się zetknęli i zrazili się, więc jeżeli my znowu ich odsyłamy do tych kanałów, jest to swoistego rodzaju wręcz błędne koło. Lepiej odpisać, że wrócimy z odpowiedzią, bądź nie odpisywać nic i wrócić z konkretnym rozwiązaniem sprawy. Z dobrych rad, jeżeli chodzi o obsługę klienta, utrzymywanie go w szczęściu. Innym sposobem, oprócz przygotowywania gotowych scenariuszy odpowiedzi, jest na przykład dodanie regulaminu na Facebooku godzin obsługi klienta. Dlaczego nie? Warto zawsze kierować do wiadomości prywatnych. Jeszcze z dobrej rady, nigdy nie usuwajmy wiadomości, nigdy nie usuwajmy postów, nigdy nie usuwajmy komentarzy. Lepiej po prostu taką wypowiedź ukryć. Co jeszcze warto robić? Przepraszać, prosić, dziękować. Dzięki temu, że wychowamy sobie społeczność, możemy w bardzo prosty sposób zażegnać kryzys. Tak było, kiedy organizowaliśmy konkurs na PKL-ka z Probe Wierch. Nagrodziliśmy osobę, która dodała swoją pracę już po zakończeniu konkursu. No, sytuacja niefajna, myśleliśmy, że spotkamy się z odzewem i zalewem hejterów. Jak się okazało, nie. Fani zrozumieli naszą decyzję, fani wręcz sami stwierdzili, że podzielą się nagrodą, ponieważ tak bardzo lubią nasz profil i to, jak ich traktujemy, że oczywiście nam taki gdzieś błądzik po drodze wybaczają i jeszcze wysłali firmie słoik ogórków w podziękowaniu za to, jakie mamy podejście do klienta. Podobno pikle były bardzo dobre. Dlaczego też warto prosić i dziękować? Ostatnio dostaliśmy na fanpage'u Bell Polska kropkę, tak zwaną kropkę nienawiści. I pani napisała, że mam nadzieję, kochani, że ta kropka da wam wiele do myślenia. No dała nam wiele do myślenia, ale niestety nie wiedzieliśmy, na jaki temat i o co pani chodzi, więc po prostu poprosiliśmy o wyjaśnienie sytuacji, dlaczego była gdzieś niezadowolona. I na podsumowanie. Według mnie obsługa klienta to coś więcej niż sztywne działanie. Możemy mówić o statystykach, możemy mówić o radach, możemy mówić o wydzielonym dziale obsługi klienta i zasadach, ale nie o to tutaj chyba chodzi, ponieważ każdy fanpage jest inny, każda matka jest inna i każdy użytkownik Facebooka jest inny. Dlatego uważam, że najpierw należy ich poznać i gdzieś wypracować sobie styl pracy i odpowiednie nastawienie, bo jest to dla nas przywilej, a nie obowiązek. Media społecznościowe dały nam ogromne możliwości kontaktów z klientem i powinniśmy z nich korzystać na co dzień. Dziękuję.